Wystawa nosi tytuł Lutum Su, a więc oto glina, ponieważ czuję się i jestem przede wszystkim ceramikiem. Obiekty, które realizuję, są bryłami trójwymiarowymi, mieszczącymi się w klasycznej definicji rzeźby. Ale podkreślam to, że jestem ceramikiem, ponieważ w mojej twórczości to, że akurat wykonuję je z gliny i to, że je wypalam, jest szalenie istotne. Akcentuję ślady ognia, prezentuję i podkreślam to, w jaki sposób wypalam swoje prace. A przy okazji glina jako materiał dla rzeźbiarza jest czymś pierwotnym. Z jednej strony szalenie podatnym na kształtowanie, a z drugiej poprzez to, że tak łatwo daje się formować, jest o tyle niebezpieczna, że kusi do działań nieprzemyślanych. Bardzo łatwo o to, żeby wykonać coś banalnego, coś błahego. Kiedy artysta pracuje w granicie, musi przemyśleć każde uderzenie, bo wiąże się to z dużym wysiłkiem fizycznym, musi mieć to zaplanowane. Ceramicy w gruncie rzeczy działają podobnie. Ci, którzy traktują to rzeczywiście jako coś bardzo poważnego. Ale nie chcę mówić, że to jest takie śmiertelnie serio, bo glina i praca w ceramice daje mi takie szalone pole do eksperymentowania. Bo na każdym etapie i sposób budowania bryły, i sposób uzyskiwania określonych... Jak wygląda proces produkty, że tak powiem? No najpierw... Forma. To za każdym razem może być inaczej. Ja akurat formuję swoje bryły albo z ręki, budując je z płatów bądź z wałków gliny, tak żeby były puste w środku. A bardzo często odciskam je z form negatywowych, które uprzednio przygotowuję, bądź z gipsu, bądź są to elementy wykonane na przykład z drewna, jako rodzaj szalungu. I wewnątrz buduję formę, która po rozłożeniu formy tej zewnętrznej, negatywowej, no, zaczyna już żyć własnym życiem. A kolejny etap to jest barwienie, bądź mieszanie mas tak, aby miały określoną strukturę. Później dochodzi jeszcze możliwość pokrycia szkliwami. No i sam jeszcze ten moment wypału. Zdarza się, że buduję sam piece. Są to niejednokrotnie piece jednorazowe, w których wypał jest takim samym elementem akcji i działania, jak efekt w postaci wypalonego przedmiotu. Są to tak zwane piece węgierskie, które są konstrukcjami z cegieł, które opierają się na sobie i w gruncie rzeczy są gigantycznymi ogniskami, a przy okazji no, mają swoją architekturę. Natomiast niezależnie od tego, że same są ciekawym zjawiskiem i obiektem, to pozwalają mi na to, żeby zrealizować, utrwalić poprzez działanie temperatury i ognia to, co ukształtowałem wcześniej. Gdzie pana zbiory jeszcze można, oprócz oczywiście kojnic, na tej tymczasowej wystawie jeszcze obejrzeć? No, moje prace znajdują się m.in. w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ale też w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jedna z prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. A na co dzień największa ich ilość jest w mojej pracowni. Ja jestem pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i prowadzę pracownię podstaw projektowania ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła. W swojej strukturze, poza katedrą szkła i katedrą ceramiki, mamy jeszcze katedrę restauracji i konserwacji ceramiki. A nasi studenci zajmują się zarówno projektowaniem form użytkowych, są przygotowywani do pracy projektantów, ale też do kreacji w materiale, czyli mogą się wypowiadać, czy w obiektach będących, powiedzmy, rzeźbami, bo tak to chyba trzeba nazwać, albo po prostu mozaikami, albo jeszcze innymi działaniami, bo sztuka współczesna jest czymś tak szerokim i tak rozległym, że wymyka się to takiej skrótowej, jednoznacznej definicji. A glina daje poczucie swobody, bo można ukształtować z niej dosłownie wszystko. Tyle, że piec musi to jeszcze zweryfikować. Panie Krzysztofie, drugą wystawą, którą pan tu przywiózł do Chojnic, są pamiątki związane z Piłsudskim, kompanią kadrową. To jest pana druga pasja?
No nawet nie wiem, co jest ważniejsze. Naprawdę no, są to dwie sfery życia, które są dla mnie równie istotne. Przypuszczam, że gdybym studiował historię, czytałbym teraz głównie o sztuce, natomiast kończąc kierunek artystyczny, na co dzień głównie koncentruję się na pozyskiwaniu literatury dotyczącej historii Legionów Polskich. No, powodów dla przygotowania tej wystawy jest kilka. Pierwszy podstawowy jest taki, że Bogdan Kufel, który zaproponował mi jej zorganizowanie, to jest mój kolega z marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. I w tym roku marsz, który się odbędzie w sierpniu, rozpocznie się dokładnie 6 sierpnia, będzie to 50. impreza tego typu, licząc zawody Związku Strzeleckiego, jakie odbywały się przed wojną. Poza tym no, w zeszłym roku obchodziliśmy 100-lecie wymarszu strzelców, którzy stali się następnie legionistami. No i w ogóle 100 lat temu nastąpił wybuch pierwszej wojny światowej. Natomiast w maju, no, za kilka dni, dokładnie 12, będziemy obchodzić 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Także na wystawie prezentowane są i medale pamiątkowe, i fotografie z pogrzebu i z miejsca pochówku marszałka. Są też plakietki, odznaki związane z marszem, są publikacje, plakaty, karty pocztowe, stemple okolicznościowe. Coś, co często może dla osób postronnych, niezwiązanych z tematem, może niewiele znaczyć, natomiast dla osób takich jak ja czy Bogdan, no, mają niewątpliwie wartość sentymentalną. Natomiast moje zainteresowanie Legionami wzięło się stąd, że ja jestem po prostu wnukiem legionisty. A w dzieciństwie był to temat, który albo w ogóle nie istniał, zwłaszcza w szkole, albo był przedstawiany no, tak, że ja nie mogłem się zgodzić z interpretacją pewnych faktów i wydarzeń historycznych. Stąd tym większa moja ciekawość i chęć dotarcia do źródeł. Po raz pierwszy usłyszałem o marszu w 1988 roku, kiedy on już trwał. I rok później byłem uczestnikiem. A z marszem, tak jak powiedziałem podczas otwarcia, jest tak, że albo się uczestniczy w nim raz i nigdy więcej, albo 3 razy, żeby zdobyć... Jak pielgrzymka. Pewnie tak. Pewnie tak. Albo uczestniczy się 3-krotnie, żeby zdobyć odznakę uczestnika marszu, albo jest się już z nim związanym praktycznie na zawsze. Ja nie co roku uczestniczę w całym marszu, ale zawsze staram się albo być podczas wymarszu, albo przywitać marsz w Kielcach, albo zaliczyć chociaż jeden odcinek, albo chociaż pozostawać w łączności telefonicznej, przygotować stempel marszowy dla poczty marszu. No jest to okazja do poznania interesujących ludzi, zobaczenia ważnych miejsc. Na kadrówkę się po prostu wraca i czeka. Także w moim przypadku no, stałem się takim no, kadrówkowiczem już zarażonym i chronicznym. Natomiast odznakę marszową zdobyła też moja żona i mój starszy brat. A czy ktoś z kolejnego pokolenia zechce się w to zaangażować, to już ja o tym nie mogę rozstrzygać.